Dzień dobry, cześć, witajcie widzowie, słuchacze podcastu Dobra Sprzedaż i kanału na YouTubie Dobra Sprzedaż. Mamy luty, kiedy to nagranie jest publikowane i dzisiaj przyszła pora na kolejne z 12 w tym roku nagrań z gościem. No i kolejny raz, wiem, że się trochę powtarzam, gość będzie bardzo wyjątkowy. Człowiek, którego śledzę od dawna, mieliśmy okazję przez moment razem pracować nad jego procesami, a dzisiaj zaprosiłem go po to, żebyśmy porozmawiali o tak ważnej rzeczy jak strategiczne myślenie w sprzedaży i strategiczne układanie procesów w sprzedaży. A moim i waszym gościem jest, na początku chciałem powiedzieć, że pierwszy szachista RP, a po sukcesach Jana Krzysztofa Dudy chyba mogę śmiało powiedzieć, że na pewno drugi, a pierwszy najbardziej znany i najbardziej medialny szachista Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Michał Kanarkiewicz. Cześć Michał. Cześć Szymonie, dzień dobry naszym widzom i słuchaczom. Dziękuję za zaproszenie i za takie miłe wprowadzenie. Sukcesy Jana Krzysztofa Dudy są wielkie i nie podlega żadnym wątpliwościom, że są wybitne i warto je podkreślić. Natomiast jeżeli chodzi o w szczególności obszar biznesowy i łączenia świata szachów i biznesu, w tym się specjalizuję i to robię na co dzień. No właśnie Michał, jesteś chyba pierwszą osobą w Polsce, która zaczęła przenosić szachy do świata biznesu. A powiedz na początku, jak w ogóle zaczęła się twoja osobista przygoda z szachami, z królewską grą? Już odpowiadam. Zanim jednak odpowiem na pytanie, jak się zaczęła moja przygoda, to tylko dopowiem, że historycznie nie jestem pierwszą osobą, bo były pewne próby kiedyś, natomiast wydaje się, przynajmniej tak to wygląda w tej chwili na rynku, że jestem pierwszą osobą, która tak szeroko wdrożyła ten koncept w życie i to jest to, co mnie wyróżnia, czyli ta skuteczność dotarcia do grupy docelowej, czyli do świata biznesu. Natomiast odpowiadając już wprost na twoje pytanie, to moja przygoda z szachami zaczęła się, gdy miałem lat 10 i mój przyjaciel Ksawery przyszedł do mnie i powiedział: Michał, patrz, to są szachy, gra dla inteligentnych. I ja jako dziecko już wtedy chciałem być inteligentny, chciałem też, żeby mógł się jak najszybciej rozwijać i pomyślałem sobie, kurczę, gra w szachy jest taką grą, w którą zwykle grają ludzie inteligentni albo tacy, którzy chcą być inteligentni i pomyślałem sobie fajnie, to będzie coś takiego, co może mi wiele wartości dodanej wnieść do życia i oczywiście jako 10-latek nie używałem tego typu sformułowań jak dziś, natomiast na pewno myślałem o swojej długoterminowej karierze już wtedy. I ja od samego początku myślałem o tym, jak będzie moja kariera wyglądać, gdy będę dorosły. To nie było tak, że że takie carpe diem i tylko życiem tu i teraz, tylko ja już jak byłem dzieckiem, to myślałem o tym, co będę robił, gdy będę dorosły. Ale to poczekaj, bo przenieśmy się na moment Który mamy rok, kiedy masz 10 lat? Który to był rok? 2005 rok. Jest 2005 rok, po podwórku biegają dziesięciolatki i wśród nich biega taki mały Michaś Kanarkiewicz. To kim jest dziesięcioletni Michał, albo co się zadziało na drodze 10 lat życia Michała, że już wtedy, opowiadasz o tym, że myślałeś tak długofalowo o swojej przyszłości. To jest takie rzadko spotykane, wręcz żeby powiedzieć dość nienormalne jak dla dziesięciolatka, nie? Co się u ciebie zadziało, że w tak młodym wieku pojawiło się tak perspektywiczne i długofalowe myślenie? To prawda, myślę, że myślenie, które ja miałem wtedy było inne niż to, które dominowało w tamtym czasie wśród moich rówieśników. Nie było lepsze, nie było gorsze, było po prostu inne. Pewnie to wynika z kilku rzeczy. Ja bym to podzielił na 3 główne grupy czynników. Pierwszy jest mój background życiowy, ponieważ ja wywodzę się z biednej rodziny, można by wręcz powiedzieć, że trochę ciut patologicznej i to sprawiło, że mój ojciec bardzo wcześnie, w sensie jak byłem mały, to zmarł, a moja mama pracowała jako housekeeping. Więc żeby nas utrzymać, tak, żeby zrobić wszystko, żeby mnie i mojego brata utrzymać. I to sprawiło, na pewno ten background sprawił, że że dawałem z siebie już wtedy wszystko i szukałem pomysłów na to, jak zmienić swoje życie. Czyli pierwsza grupa czynników jest związana z backgroundem, ponieważ mój background był taki, że sytuacja w domu była bardzo trudna i chciałem na pewno, żeby moje życie dorosłe było inne. Stąd się wzięło na pewno te podwaliny do tego, żeby myśleć o długoterminowej perspektywie. Druga rzecz jest taka, że ja od dziecka interesowałem się różnymi grami, w których wynik końcowy zależał w możliwie jak najszerszym stopniu od planowania. I oczywiście ja w bardzo różne gry grałem, począwszy od Monopoly, Chińczyka, warcaby, szachy, różne rzeczy, ale wspólnym mianownikiem dla tych różnych gier, w zależności od ich stopnia skomplikowania, bo oczywiście różne gry mają różny stopień skomplikowania, myślałem od samego początku o tym, jaka jest długoterminowa perspektywa, co się kryje na koniec danego zagrania. I trzecia rzecz jest związana z podpatrywaniem i czytaniem książek o sportowcach, książek, które pokazywały drogę sportowców do dochodzenia do finałowego celu, jakim było na przykład zdobycie sukcesu sportowego. I najczęściej w tych książkach przewijał się jeden temat tego, że sportowcy, piłkarze, ci, których podziwialiśmy, wciąż podziwiamy, ja jako dziecko podziwiałem wielu piłkarzy, to oni zwykle wykonywali około 15 do 20 lat pracy, zanim doszli tam, gdzie finalnie chcieli być. To też mi dało do myślenia pod kątem tego, że sukces osiąga się raczej w długoterminowej perspektywie niż krótkimi strzałami. A powiedz, z jakiego osiągnięcia szachowego ty w swoim dotychczasowym dorobku jesteś najbardziej dumny? Myślę, że z dwóch. Jeden jest taki, że wielokrotnie byłem w top 10 mistrzostw Polski juniorów. Też miałem przyjemność grać w wielu międzynarodowych turniejach i to też dało mi pewną satysfakcję z tym związaną. Bo na tych mistrzostwach Polski to zarówno jako junior, ale później też na przykład na mistrzostwach Polski przedsiębiorców to zająłem 4. miejsce, więc jakby zdobywanie tych top 10 mistrzostw Polski na pewno w różnych kategoriach sprawiało mi satysfakcję i dało mi satysfakcję. A jeżeli chodzi o obszar też poza mistrzostwami Polski, to jestem też dumny z tego, że zremisowałem w partii symultanicznej z 12. mistrzem świata Anatolijem Karpowem. Okej, no Karpow, mam poczucie, że w środowisku szeroko rozumianego sportu to jest bardzo znane nazwisko, więc remis z Anatolijem Karpowem. Wielka rywalizacja Kasparow-Karpow, lata 80., 90. ubiegłego stulecia. Ja miałem tę przyjemność zagrać i zremisować z Karpowem, zresztą później też w kilku projektach współpracować z nim, więc to na pewno też pokazuje, że jeżeli wykonujemy pracę konsekwentnie, to jesteśmy w stanie nawet dojść na ten szczyt związany z tym w mojej branży szachowej, współpracy z mistrzami świata, a biorąc pod uwagę też to, że później na mojej drodze też poznałem Garry'ego Kasparowa, 13. mistrza świata i aktualnego mistrza świata, czyli Magnusa Carlsena. Też miałem przyjemność rozmawiać z 15. mistrzem świata Viswanathanem. Nawet mam taką specjalną szachownicę, na której zbieram podpisy tylko mistrzów świata i jestem już mega blisko od zapełnienia podpisami wszystkich żyjących mistrzów świata. I to są takie pamiątki ze spotkań z tymi mistrzami. I można by powiedzieć w pewnym sensie, że to jest spełnienie mojego takiego szachowego American Dream, powiedzmy chess dream, związanego z tym, że na pewno jak miałem 10 lat, czy nawet 15 lat, to nawet nie marzyłem o tym, że będę miał przyjemność rozmawiać, współpracować z mistrzami świata, a teraz jest to rzeczywistością. To przejdźmy w takim razie do etapu, kiedy zacząłeś łączyć szachy z biznesem. Skąd w ogóle wziął się pomysł do tego, żeby przenieść królewską grę, czy elementy królewskiej gry do świata biznesu? Jak to było? No, wielokrotnie słyszałem o tym, że w świecie biznesu mówi się o tym, że szachiści myślą na 3 ruchy do przodu. To jest takie bardzo popularne wyrażenie, czy sytuacja patowa, czy roszady. To są takie wyrażenia, które przeniknęły ze świata szachów do świata biznesu. Jednocześnie miałem też przyjemność poznać na mojej drodze, kiedy jeszcze zajmowałem się tylko szachami, osoby z branży szkoleniowej, które podpowiedziały mi, że warto rozważyć właśnie wejście w tematykę szachów w biznesie i tutaj te inspiracje na pewno pomogły mi w tym, żeby poszukać rozwiązań i poszukać wartości, którą by można przenieść do świata biznesu, bo powiem tak, ja na samym początku wiedziałem, że to może być ciekawe po tych rozmowach, ale jeszcze nie wiedziałem, w jaki sposób dokładnie ma to być ciekawe, bo myślę, że tutaj bardzo ważny jest disclaimer taki, że osób, które potencjalnie próbowały, czy mogą próbować, czy chcą to zrobić, po prostu przenieść szachy do świata biznesu, to pewnie było kilka, może nawet kilkanaście w skali świata. Natomiast to, co zwykle stanowiło barierę, to pomysł na to, jak to konkretnie zrobić. Bo opowiadanie o tym, że szachy uczą strategicznego myślenia, pomagają w nauce planowania i tak dalej, no to dobra, no to powiedzmy, że każdy szachista, który choć trochę odrobi swoją pracę domową i przygotuje się na zasadzie przygotowania do wywiadu, no to spoko, to jest do zrobienia. Natomiast wykazanie tej wartości w praktyce, no to już na pewno jest dużo bardziej wymagające, bo przyjście na event i opowiedzenie o tym, fajnie, super, ja też takie rzeczy robię, natomiast ja regularnie też pracuję w formie warsztatowej czy konsultingowej z klientami. To jest naprawdę, to jest ten moment, w którym realnie udowadniam w swojej pracy, że to ma sens, nie na zasadzie tylko opowiadania o tym, bo gadaczy różnego rodzaju jest wielu na rynku, natomiast różnica pomiędzy gadaczami a praktykami jest taka, że tu ci drudzy po prostu potrafią też to przekuć w konkretną wartość i ja już pracowałem z tak wieloma organizacjami, że nie sposób je wszystkie wymienić, natomiast myślę, że pewnie część tutaj słuchaczy może mnie kojarzyć z różnych aktywności. To, co wyróżnia moją pracę, to jest ten wymiar praktyczny. Bo z jednej strony ja się dzielę w trakcie warsztatów inspiracjami ze świata szachów, ale potem też pokazuję, jak to można zaimplementować w biznesie na podstawie albo mojego doświadczenia biznesowego, bo ja prowadzę dwie różne działalności, albo doświadczę moich klientów na podstawie tego, jak zastosowali narzędzia, które im zaproponowałem. I moim zdaniem to jest ten sweet spot, nad który długi czas pracowałem, bo też myślę, że warto o tym wspomnieć już teraz, że od 5 lat jestem aktywny w branży szkolenia po doraźnie. To już jest pewien zasób, bagaż doświadczeń, natomiast biznesowo, no to w tym roku minie mi 10 lat, kiedy działam typowo biznesowo i te doświadczenia, chociaż oczywiście są osoby na rynku, które mają większe doświadczenia, ale już ten bagaż 5-10 lat to już są pewne konkretne doświadczenia, które mam i którymi mogę się i chętnie się dzielę z uczestnikami spotkań, które prowadzę, czy warsztatów. Jesteś w tym biznesie od 5 lat, pracujesz z organizacjami, na swoich eventach spotykasz dziesiątki, czasami nawet setki ludzi. Wiem przecież, że byłeś też na evencie z Nikiem Wójciciem i to chyba nawet 2 razy we Wrocławiu. Raz. To w Poznaniu, prawda? We Wrocławiu. We Wrocławiu. Okej. Hala stulecia we Wrocławiu. Okej, no właśnie, więc na twoje eventy przychodzą setki, tysiące ludzi. Obserwujesz tych ludzi też pracując z organizacjami. Czy my Polacy jako ludzie, w ogóle można powiedzieć, że myślimy strategicznie? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja szczerze mówiąc nie lubię generalizacji, ponieważ one są niebezpieczne i sprawiają zazwyczaj, prowadzą zazwyczaj do konfliktów. Jednocześnie postaram się to pytanie rozbić na kilka czynników. Po pierwsze, na pewno to zależy to jest ulubiona odpowiedź konsultantów, ale tak na poważnie to myślę sobie, że pierwsza rzecz, od której to zależy, to jest grupa odbiorców. Kogo my mamy na sali? Bo zupełnie innym językiem rozmawiam z zarządem, a innym językiem rozmawiam z osobami, które rozpoczynają swoją przygodę korporacyjną. I to jest na pewno ważna kwestia. I myślę sobie, że znowu generalizacje, ja nie lubię generalizacji, natomiast gdybym miał się pokusić o pewne podzielenie się spostrzeżeniami, pewnymi uproszczeniami, to zachowując wszelkie proporcje, to myślę, że myślenie strategiczne wśród osób zarządzających, ono występuje, pytanie w jakim natężeniu i też na pewno to zależy mocno od branży, ponieważ są branże, w których to myślenie strategiczne jest szczególnie istotne i na przykład jest to pierwsza z brzegu, to myślę, że branża bankowa, w której to myślenie do przodu na kilka ruchów, kilkanaście jest mega istotne. w branżach na przykład za to technologicznych, w nich też myślenie strategiczne jest ważne, ale w trochę innym wymiarze, bo w bankowości chodzi o to, żeby zaplanować pewną przewidywalność, tak, procesu. Oczywiście on będzie się zmieniał, ale żeby zachować pewną przewidywalność i starać się zapanować nad zmieniającymi się szybko warunkami. Natomiast w technologiach wiemy, że to jest nieuniknione, że dziś aktualna jest technologia X, a jutro będzie Y, a pojutrze już czeka Z, więc to jest bardziej takie adaptowanie się. Mówią o tym, o takim agile, tak? O podejściu agile, czyli takim dostosowywaniu się do zmieniających się warunków, i myślę, że ten agile w technologiach jest szalenie istotny. Więc myślę sobie, że tak można na to spojrzeć. Natomiast to, co ciekawego obserwuję, to jest to, że w szczególności Gen Z ma taką skłonność do tego, żeby coraz częściej myśleć strategicznie o swojej ścieżce zawodowej. I myślę, że to jest bardzo dobre, bo począwszy od świadomych decyzji o wyborze szkoły średniej, a następnie studiów i innych tego typu decyzji związanych z backgroundem, nazwijmy to szeroko akademickim, aż po wybór pierwszego pracodawcy, czy stażu, czy praktyk, a następnie pierwszego pracodawcy i kończąc na tym, jaką ścieżkę obierają, by dopiąć swego, to znaczy zbudować sobie taką ścieżkę kariery, która będzie satysfakcjonująca. I myślę sobie, że Gen Z jest pierwszym pokoleniem, które bardzo świadomie podchodzi do tematu budowania swojej kariery. Wynika to z jednej prostej, historycznej, demograficznej kwestii. Po prostu są wychowani w dobrobycie. I w większości oczywiście, to jest pewne uogólnienie, tak? Ale nie przeżyli, mówiąc krótko, komuny, tak? I to już mocno zmienia, zresztą to też cechuje po prostu moje pokolenie, tak? Moje pokolenie już jest osób, które komuny nie doświadczyło, więc my mamy trochę inne spojrzenie na rzeczywistość i trochę innymi, z innymi wyzwaniami się mierzymy, bardziej z wyzwaniami tożsamościowymi, aniżeli właśnie dobrobytu, chociaż akurat w moim przypadku dobrobyt też był zaburzony, bo w dzieciństwie miałem z tym wyzwania, ale co do zasady moje pokolenie ma inne wyzwania niż na przykład Y, tak? Czy milenialsi, więc myślę, że po prostu tutaj to jest istotne. Słuchaj, naszymi widzami są ludzie sprzedaży. Przedsiębiorcy, handlowcy, pracujący, sprzedający. Czy jesteś w stanie, albo jaka jest twoja obserwacja, jeżeli chodzi o myślenie strategiczne właśnie u ludzi związanych ze sprzedażą? Masz jakieś wnioski na ten temat dotyczące tej grupy ludzi? Myślę sobie, że znowu to zależy, ale znowu uzasadnię od czego i jakie mam na to spojrzenie. Głównie to zależy od, moim zdaniem i z doświadczeń, które mam, zależy mocno od wielkości organizacji, dla której ta osoba pracuje. Bo jeżeli to jest mała organizacja, no to w szczególności po to, by zapewnić efektywność operacyjną i, mówiąc krótko, rentowność, często należy po prostu realizować plany i nie zawsze wystarcza czasu na to, żeby spojrzeć długoterminowo. Mimo tego, że ja jestem wielkim fanem strategicznego myślenia długoterminowego, no to wiem, że są organizacje, w których po prostu jest to szczególnie utrudnione i wynika to z tego, że trzeba, mówiąc krótko, przeżyć. I są takie organizacje, w których trzeba po prostu przeżyć. I tam myślenie strategiczne, ono może wystąpić. Pewnie takim dobrym momentem na to, jeżeli są osoby, które mają taką sytuację i myślą o tym, że chcieliby to zmienić, to dobrym momentem jest właśnie przełom roku, bo wtedy jest trochę w większości branż, powiedzmy, pewien okres, może nawet nie tyle, nie zawsze chodzi o urlop, ale bardziej takiego spowolnienia trochę, odpoczynku. I przełom roku jest zwykle dobrym momentem do tego, żeby poszukać zmian. I można zacząć od prostych rzeczy, typu spotkanie się z zespołem, nawet jeżeli nie możemy zrobić tego wyjazdowego eventu integracyjnego, to może na przykład u nas w siedzibie firmy, czy nie, możesz zaprosić nawet na Zoom Calla, czy Teams Calla i porozmawiać o tym, co możemy wspólnie zrobić, żeby ten 2023 rok był nie tylko gaszeniem pożarów, ale też myśleniem na kilka roków do przodu. I tak od takich prostych rzeczy, przez 100-tygodniowe spotkania update'owe, żeby też kontrolować postępy, które mamy, aż po wyznaczenie po prostu rocznych celów sprzedażowych, które też będą na przykład w 2023 może być celem to, że uporządkujemy sytuację do tego stopnia, że będziemy w stanie w grudniu usiąść do tego, żeby zaplanować już strategię na 2024. Bo nie od razu Rzym zbudowano, to jest jedno z ulubionych powiedzeń mojego brata. I coś w tym jest, ja się z tym zgadzam, że czasami nie da się po prostu wdrożyć czegoś od teraz, trzeba to przygotować. Więc ja bym nie rezygnował, tylko po prostu to przygotował. A w przypadku drugiej grupy osób, która dysponuje zasobami do tego, żeby planować, to tutaj często dobrym pomysłem jest właśnie ta mierzalność procesu i to jest to, na przykład, o czym ty też często mówisz w swoich, czy piszesz w postach, czy w wideo, które nagrywasz, żeby starać się po prostu kontrolować to, co robimy i mierzyć, bo myślę, że mierzalność sprzedaży jest szalenie istotna i moją obserwacją jest to, że osoby, które myślą strategicznie, to znaczy takie, które planują do przodu, które na przykład potrafią sobie wyznaczyć listę potencjalnych leadów, potencjalnych prospektów, zastanawiają się nad tym, co można zrobić, żeby osiągnąć sukces, no to są osoby też, którym po prostu w życiu na co dzień w sprzedaży biznesowej jest po prostu łatwiej, ponieważ nawet jeżeli nie osiągają na początku celów, które sobie wyznaczają, co jest zupełnie normalne, bo nie od razu Rzym zbudowano, ale za to dają sobie przestrzeń na to, żeby po prostu stworzyć sobie okazję do zmiany. Ja wierzę bardzo mocno w to, że właśnie coś takiego, o czym mówi Jacek Walkiewicz często, czyli w precesję, czyli czasem jest tak, że robimy coś i kompletnie nic z tego nie wynika, ale dzięki temu, że podjęliśmy to działanie, wydarzy się coś jeszcze innego. Często właśnie na bazie precesji tego, że wykonaliśmy jakąś dodatkową aktywność, call, poszliśmy na dodatkową konferencję, na szkolenie, zaczęliśmy aktywniej rozmawiać z naszym otoczeniem, z którym najczęściej spędzamy czas, czy w życiu zawodowym, czy prywatnym, mówiąc o tym, co robimy, to nam otwiera dodatkowe możliwości, bo żyjemy w takich czasach, że możliwości jest bardzo wiele i to wiele zależy, może nie wszystko, ale wiele zależy od tego, w jaki sposób je przekujemy w nasze szanse, bo oczywiście można mieć sytuacje, które są trudne i wymagające i takie, w których ciężko jest coś popchnąć do przodu, ale jednocześnie na przykład popracować nad tym, żeby przyszłość była po prostu bardziej korzystna, tak, dla nas. I żeby to podsumować, bo zapytałeś o to strategiczne myślenie w sprzedaży, to moja obserwacja jest taka, że myślenie strategiczne wśród sprzedawców występuje w przyrodzie, jest go zbyt mało moim zdaniem. Jednocześnie rozumiem, że są sytuacje, w których może tego czasu brakować, ale to nie zmienia faktu, że zachęcam do tego, że jeżeli jest za mało czasu, to zaplanuj sobie wyprowadzenie tej sytuacji na prosto w tym roku, żeby w przyszłym roku robić to na spokojnie, a jeżeli już masz na to dzisiaj przestrzeń, to wykorzystaj właśnie ten czas początku roku, tego, że mamy pierwszy kwartał 2023, tego, że jeszcze możemy coś z tym zrobić i na przykład na drugi kwartał i na kolejne 2023 już wyznaczyć sobie cele strategiczne tak, żeby mieć taką roadmapę, taką mapę, dokąd my zmierzamy na koniec roku, bo myślę sobie, że to jest ważne i pomaga mierzyć skuteczność naszych procesów. Kiedy prowadzisz swoje wystąpienia, to ja widziałem fragmenty kilku twoich wystąpień. Mówisz w nich o bardzo wielu różnych rzeczach. Powiedz, u twoich odbiorców, i wiem, że tu znowu się może pojawić, że to zależy od tego, kto jest tym odbiorcą, czy to są zarządy, czy to są gdzieś menedżerowie niższego szczebla, ludzie trochę niżej, ale jakie lekcje z szachów okazują się być najbardziej wartościowe dla ludzi, z którymi dzielisz się swoją wiedzą na temat tego, jak łączyć szachy z biznesem? Innymi słowy, czego biznes, sprzedaż uczy się albo co robi, może w ten sposób, co na biznesie, na ludziach biznesu, ludziach sprzedaży, którzy pracują w firmach, co jest dla nich taką najbardziej wartościową lekcją płynącą z gry w szachy? Mhm. To jest ciekawe pytanie. Dziękuję. Myślę, że taka kluczowa lekcja, którą biorą uczestnicy, to są różne techniki planowania. I ja na przykład podczas wystąpień, które prowadzę, mówię o takiej technice strategii, o strategii zaczynania od końca, czyli zamiast tak jak uczymy się od dziecka planowania od punktu A do B, czyli punkt A to jest start, punkt B to jest meta, przejście od A do B w poszczególnych krokach, to ja często mu pokazuję, w jaki sposób może działać planowanie od punktu B do A, czyli od końca do początku. I to jest coś, taka strategia, która często otwiera oczy zarówno osobom zajmującym się sprzedażą i takim, które pracują w innych działach firmy. I to pomaga głównie w tym, żeby uporządkować proces myślowy związany z planowaniem, ponieważ szachy świetnie wspierają proces nauki planowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą często biorą uczestnicy, to jest to, żeby też budując swoje strategie, myśleć zarówno o warstwie strategicznej, jak i taktycznej, czyli operacjonalizacji, ponieważ warstwa strategiczna to jest ta, o której bardzo często się mówi w organizacji, a jednocześnie zbyt mało się mówi o tej taktycznej, operacyjnej i to sprawia, że czasami są osoby, które mylą te dwa pojęcia, a warto rozróżnić, że strategia od taktyki różni się tym, że taktyka to jest pojedynczy krok, który pomaga zrealizować wielką strategię, czyli strategia składa się z wielu taktyk operacyjnych i to jest druga rzecz, którą biorą często uczestnicy spotkań ze mną. I trzecia to jest kompetencja w zakresie wyznaczania celów. Ja używam często takiej metodologii, o której mówię podczas spotkań, o metodologii celów mistrzowskich i wynikowych, ponieważ my od dziecka uczymy się celów wynikowych zorientowanych zero-jedynkowo na rezultat, albo osiągnę, albo nie i w zależności od tego, jaki jest końcowy efekt, to przez ten pryzmat oceniam. Natomiast cele mistrzowskie, czyli takie zorientowane na proces, na rozwój, na długoterminową perspektywę, są wspierające i to jest nawiązanie do koncepcji, o której pisze profesor Carol Dweck w książce Nowa Psychologia Sukcesu, ponieważ profesor Carol Dweck wyróżniła dwa typy mentalności, mentalność tak zwaną growth, czyli rozwojową i fixed, czyli sztywną i mentalność sztywna, czyli zorientowana wyłącznie na wynik, jest, jak sama nazwa wskazuje, zafiksowana na wynik, natomiast mentalność growth jest zorientowana na długoterminową perspektywę rozwoju i obie te mentalności w różnych przypadkach mają sens, na przykład mentalność growth ma, przepraszam, najpierw mentalność fixed. Mentalność fixed ma sens wtedy, gdy chcemy szybko osiągnąć krótkoterminowy cel i takie tunelowe spojrzenie, tunelowa koncentracja na rzecz jednego celu jest wtedy cenna, natomiast w wielu innych przypadkach ta mentalność growth, czyli zorientowana na długoterminową perspektywę rozwojową, czyli to, żeby porównywać się na przykład do samego siebie, czy jestem lepszą wersją samego siebie, samej siebie niż wczoraj, od tego, żeby się porównać do innych, to jest właśnie mentalność growth rozwojowa, która pomaga się skupić na procesie rozwojowym. I te cele mistrzowskie wynikowe w pewnym sensie nawiązują do koncepcji profesor Carol Dweck. Więcej o tym mówię podczas spotkań, ale to są takie trzy najczęstsze lekcje, które biorą uczestnicy. Wspomniałeś już w swojej wypowiedzi o jednej z metod planowania, której uczysz, czyli o tym planowaniu od tyłu, planowaniu od końca. Ja przyznam Ci się, że już gdzieś na jakimś Twoim webinarze trafiłem na tę metodę i wdrożyłem ją, co wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Rzeczywiście pozwala osiągać ciekawe rezultaty i doprowadza do ciekawych wniosków. A powiedz, czy jest jeszcze jakaś inna metoda, którą możesz polecić, którą możesz zarekomendować do zaplanowania sprzedaży na 2023 rok? I nie chodzi mi tutaj o wynik, jaki ma być osiągnięty, dlatego że większość naszych słuchaczy czy naszych widzów wie dzisiaj, jaki ma osiągnąć wynik na koniec kwartału pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i wie, jaki ma osiągnąć wynik na koniec roku. Większość handlowców ma kłopot polegający na tym, jak ten wynik osiągnąć. Czyli wiesz, masz zrobić 20% więcej, powiedzmy, sprzedaży niż w zeszłym roku. No i teraz w zeszłym roku było 1 000 000, w tym roku ma być 1 200 000, skąd to wziąć? Czy jest jakaś metoda, jakaś koncepcja strategicznego myślenia, którą możesz podpowiedzieć naszym widzom i słuchaczom do tego, żeby, wiesz, pomogła? Jasne. Pierwsza, która mi przychodzi na myśl od razu, oczywiście pomijając to, że warto mieć przeprowadzoną analizę SWOT, TOWS i inne tego typu narzędzia, 5 Portera i tak dalej, które pomagają nam dobrze zdefiniować to, co robimy i w jaki sposób odpowiadamy na potrzeby rynkowe, ale takim narzędziem, które mi od razu przyszło do głowy, jak zadawałeś pytanie, to są metody scenariuszowe i metody scenariuszowe polegają na tym, że tworzymy różne scenariusze, jak sama nazwa wskazuje, które mogą się wydarzyć w trakcie realizacji planu, celu, który sobie założyliśmy. Mam tu na myśli przynajmniej 3 scenariusze, czyli pesymistyczny, realistyczny i pozytywny, optymistyczny, które to pokazują, co się wydarzy w zależności od tego, jak będziemy realizować nasz cel. I jeżeli na przykład jest tak, że w scenariuszu realistycznym jesteśmy dalecy od realizowania tego 1 200 000, o którym powiedziałeś, no to znaczy, że być może cel został nieprawidłowo określony lub też pewne mierniki, wskaźniki albo sytuacja rynkowa po prostu temu nie sprzyja. Ponieważ jeżeli mamy cel typu 1 200 000, to powinno być takie, powinniśmy gdzieś tam zakręcić się w tym scenariuszu realistycznym w to, żeby to osiągnąć. Oczywiście jak zrobimy więcej niż bańkę 200, to super, to pewnie to byłby ten optymistyczny. Natomiast ja też zachęcam do tego, ja wiem, że my mamy te wszystkie amerykańscy coachowie i tak dalej, polecają myśleć, wiesz, think big i tak dalej, i na tego typu historie, i ja to szanuję, bo uważam, że warto mieć ambitne cele, natomiast równolegle do tego uważam też, że warto twardo stąpać po ziemi i w oparciu o liczby wyznaczać cele, które są też realistyczne. Dlaczego? Ponieważ tutaj badania dosyć jasno wskazują, że jeżeli wyznaczasz cele, które są nierealistyczne, to uwaga, to one nie są motywujące, tylko one są demotywujące, ponieważ na koniec roku prawdopodobnie ich nie zrealizujesz, to cię tylko zdemotywuje do wyznaczenia kolejnych celów. I to jest taka ogólna uwaga do wyznaczania celów. Nie wiem, na ile ona będzie wspierająca dla naszych słuchaczy. Dla mnie była bardzo, kiedy o tym usłyszałem po raz pierwszy, żeby właśnie wyznaczać cele realistyczne. Oczywiście można pracować w przedziałach, czyli na przykład, że realistyczne jest 1,2, więc zróbmy 1,2, a optymistyczne jest 1,4, więc miejmy ambicje na 1,4, ale będziemy zadowoleni też z 1,2. I tutaj szukanie przedziałów, w których będziemy pracować, to moim zdaniem jest w ogóle podstawa do tego, żeby przypadkiem to wyznaczenie celów nie zamieniło się w taką złotą klatkę, w której to jeżeli nie zrealizujemy danego celu, to po prostu coś pójdzie nie po naszej myśli i nagle to nas zdemotywuje na koniec roku. I myślę, że to jest taka metoda, którą ja bym na pewno tutaj polecał. Czyli myślenie scenariuszowe w tych 3 scenariuszach, pesymistyczny, optymistyczny, przepraszam, pesymistyczny, realistyczny, optymistyczny, i zakładanie, że nasz cel, który mamy rozpisany dziś, powinien się gdzieś tam kręcić wokół realistycznego, a wszystko ponad to powinno już iść w kierunku optymistycznego i jeżeli to osiągniemy, to tylko super, to zrobić fajną imprezę, cieszyć się ze współpracownikami, świętować, celebrować. I to chyba byłaby ostatnia rzecz, którą bym jeszcze dodał tutaj, że jeżeli osiągniesz ten cel, te 1-2 miliona i będzie to na przykład w scenariuszu realistycznym i wszystko, co jest ponad, no to świętujemy, tak? Bardzo ważna jest celebracja sukcesów. Ja kiedyś tego nie umiałem robić, dzisiaj jest to podstawa. Jeżeli osiągam sukces, który sobie zaplanowałem, to celebrowanie sukcesu, cieszenie się tym jest podstawą do tego, by też naładować swoje baterie i zdobyć dodatkową energię na realizację celów w 2024, bo ten 2023 minie dużo szybciej niż ci się wydaje. Pewnie tak, obserwując to, w jakim tempie upływają dni w kalendarzu, to można mieć takie poczucie, że masz dużo racji w tym, że on upłynie bardzo, bardzo szybko. Pamiętam, jak w zeszłym miesiącu w rozmowie z Sylwią Królikowską rozmawialiśmy m.in. o celach, o nagradzaniu się, i Sylwia, podobnie jak ty, mówiła, że bardzo ważne jest to, żeby nawet nie tyle się nagradzać, ile celebrować te sukcesy. Znaleźć moment, znaleźć chwilę na to, żeby usiąść i powiedzieć sobie: Simon, dałeś radę, nie? Piąteczka. A słuchaj, powiedz, Michał, ta metoda scenariuszowa brzmi bardzo ciekawie. Czy jest to jakaś książka, publikacja, jakiś blog, który możesz polecić, gdzie warto zgłębić właśnie tę metodę strategicznego myślenia? Przychodzi ci coś do głowy? Myślę, że jeżeli chodzi o książki, to szczerze teraz nic mi nie przychodzi do głowy, natomiast na pewno wpisanie metody scenariuszowe po prostu wyszukiwarkę Google i trochę zgłębienia w tym kontekście tematu jest wspierające. A jeżeli by tak się zdarzyło, że któryś z naszych słuchaczy, ponieważ nie chciałbym tego tematu zostawić tak bez odpowiedzi, tak? Gdyby tak się zdarzyło, że któryś ze słuchaczy, widzów chciałby ten temat trochę zgłębić i nie będzie mógł znaleźć tej informacji korzystając z Google, to proszę po prostu napiszcie do mnie gdziekolwiek, czy na LinkedIna, czy na maila, bez problemu mnie znajdziecie w sieci, to chętnie po prostu wtedy też pomogę tak na zasadzie doraźnej wiadomości, bo teraz nie wyciągnę niczego z pamięci, a nie chciałbym czegoś przestrzelić. Okej, jasne. Wiesz, ja sam jak czytam różne publikacje, to wiem, że czasami na jakiś temat gdzieś jest jakiś fragment i posklejanie tego, co gdzie było, wymaga czasami nieco wysiłku, ale dzięki za te metody scenariuszowe są dosyć popularne i to jest pojęcie, które się przewija przez bardzo różne dziedziny nauki i nie ulega wątpliwości, że one są pomocne, natomiast wchodzenie właśnie w szczegóły już wymaga właśnie też researchu i myślę sobie, że tak najlepiej, jak zostawimy tę sprawę w ten sposób, tak jako otwartą. Dobra, bardzo Ci dziękuję za tę deklarację. Was zachęcam, jeżeli metoda scenariuszowa brzmi dla Was interesująco, to piszcie do Michała, czy na LinkedInie, na jego profilu, czy na jego stronie internetowej. I przechodzimy, Michał, płynnie do ostatniego pytania, a w zasadzie to prośby o takie 3 porady związane z myśleniem strategicznym, z planowaniem strategicznym, które Twoim zdaniem warto, żeby ludzie słuchający nas, oglądający nas wdrożyli, bo wiesz, mogą pomóc ludziom w tym, żeby lepiej planować strategicznie, lepiej myśleć strategicznie. Jakie 3 rzeczy podpowiesz naszym widzom i naszym słuchaczom? Pierwsza rzecz jest taka, że polecam rozpocząć w ogóle od tego, żeby zdać sobie sprawę, że to jest ważne i że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję biznesową, ale nawet nie tylko biznesową, po prostu decyzję, może to być życiowa decyzja, to zatrzymujemy się i zastanawiamy się, jakie mamy możliwości. W sensie to jest w ogóle taki punkt wyjścia, bo jeżeli tego nie potrafimy wyłapać, żeby coś takiego zrobić, to tutaj może być trudno, żeby to strategiczne myślenie wdrożyć. Ja powiem więcej, to wcale nie jest takie proste, ponieważ my na co dzień pędzimy tak szybko, w tak szybko zmieniającym się świecie, że niekiedy to wymaga naprawdę dużo wysokiej samoświadomości, żeby zatrzymać się i zastanowić. I tutaj mam taką radę, którą ja kiedyś usłyszałem właśnie od wspomnianego wcześniej Anatolija Karpowa, 12. mistrza świata szachowego. I on mi coś takiego powiedział, że Michał, kiedy ja mam ważną decyzję do podjęcia, to ja idę się z tym przespać, bo to jest taka rada, którą często słyszymy w dzieciństwie od swojej mamy czy od kogoś bliskiego, że jeżeli masz ważną decyzję do podjęcia, to prześpij się z tym. Rozumiane jako daj sobie przestrzeń na to, żeby się nad tym zastanowić. To jest taka pierwsza, może to się wydawać trywialna rada, ale przypominam, że truizm pochodzi od słowa truth, od angielskiego słowa prawda i może to wydawać się trywialne, ale jest prawdziwe, jak sama definicja wskazuje. I tutaj to zatrzymanie się i zastanowienie się, myślę, że jest szalenie istotne. Druga rzecz pod kątem strategicznego myślenia, ja wspominałem o tych metodach scenariuszowych i jeszcze raz do nich nawiążę. Uważam, że rozważanie decyzji w kontekście właśnie różnych scenariuszy to jest taki krok następny po uświadomieniu sobie i po zatrzymaniu się, żeby przemyśleć sprawę, to właśnie korzystanie z metod scenariuszowych czy innych, które uwzględniają różne scenariusze, to jest taki naturalny kolejny krok do tego, żeby przejąć na tyle, ile możemy w zakresie, który jest możliwy, kontrolę nad procesem, nad decyzjami, które podejmujemy, bo jeżeli jesteśmy w stanie zatrzymać się w kroku pierwszym, a w drugim rozważyć różne scenariusze, to pojawia się też taki moment nie tylko refleksji pod tytułem A, są różne możliwości, ale też B, co ważne, zaczynamy lepiej zarządzać ryzykiem, ponieważ to już Peter Drucker kiedyś pisał o tym, że można zarządzać tym, co jest mierzalne, a ta mierzalność w zakresie zarządzania ryzykiem jest właśnie związana z tym, żeby je nazwać, bo to też, wiesz, to jest bardzo ważne, żeby umieć nazwać swój strach w życiu osobistym, a w życiu biznesowym nazwać ryzyko, czyli nazwij ryzyko. Co jest ryzykiem? Nie ma projektów idealnych, są takie, które dobrze i odpowiednio potrafią zarządzać ryzykiem. I myślę, że to jest drugi punkt. No i trzeci w kontekście strategicznego myślenia to też zadanie sobie takiego pytania, czy to, co dziś zrobię, czy ta decyzja, którą dziś podejmę, wpłynie i w jaki sposób wpłynie na moją long-termową, długoterminową wizję tego, co chcę, żebym osiągnął ja osobiście, czy moja firma, czy moja organizacja, czy zespół, whatever. A żeby tak patrzeć długoterminową perspektywą. I ja na przykład sobie zadaję to pytanie, na przykład kiedy dostaję propozycję udziału w projekcie X, czy projekt X przyczynia się do realizacji mojej wizji Y długoterminowej? I to jest takie pytanie, które może sprawić, może wywrócić niektórym ludziom życie do góry nogami, ponieważ może się okazać, że wiele rzeczy, które dziś robimy, nie są wspierające dla naszej długoterminowej wizji. Albo, jeżeli nie wiemy, jaka jest długoterminowa wizja, to zaczynamy się nad nią zastanawiać. I to był taki game changer w moim życiu osobistym i zawodowym. kiedy zacząłem to wdrażać. To nie było tak, że ja zawsze tak robiłem, tylko dopiero na pewnym etapie mojego życia zawodowego i osobistego zacząłem to robić. I to zmienia zupełnie perspektywę, ponieważ jeżeli wiemy, że coś, dany projekt pomaga nam realizować długoterminową wizję, to też jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby to dowieść do końca po prostu. To jest bardzo dobre pytanie, Michał, i mam wrażenie, że bardzo dobra puenta tej rozmowy, dlatego że świadomość tego, na ile dana rzecz, którą wykonujesz w tej chwili, przybliża cię do wizji, do celu, do perspektywy, którą chcesz mieć, no może wywołać takie dodatkowe, mocniejsze przywiązanie do tego scenariusza pozytywnego, czy realistycznego, czy pozytywnego, o których wspominałeś wcześniej. Michał, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jest luty, to jest jeszcze czas na to, żeby usiąść i faktycznie nieco bardziej strategicznie zaplanować sobie, czy to drugi kwartał, trzeci kwartał, czwarty kwartał, czy cały rok. Ja jestem przekonany, że zarówno metody scenariuszowe, jak i metoda planowania od końca i formułowanie tych mistrzowskich celów, o których mówiłeś, bardziej nastawionych nie na taki wynik tu i teraz, tylko na tą long-termową, długofalową perspektywę, to są rzeczy, które nasi słuchacze mogą zgłębić, mogą wdrożyć od zaraz. Także bardzo dziękuję ci za te wszystkie podpowiedzi, za te sugestie. Was zachęcam, jeżeli metoda scenariuszowa jest tematem, który chcecie poznać bliżej, kontaktujcie się z Michałem. No i co? Do usłyszenia za tydzień, bo ja jak co tydzień mocno trzymam kciuki za waszą sprzedaż. Michał, a ty za co trzymasz kciuki, podsumowując naszą rozmowę? Ja przede wszystkim bardzo ci dziękuję za zaproszenie i intrygującą rozmowę. Zachęcam też naszych słuchaczy, naszych widzów do przetestowania rzeczy, o których tutaj mówiłem, i też żebyście zapraszali mnie do sieci kontaktów na LinkedInie, bo jestem tam bardzo aktywny i chętnie też będę z wami w kontakcie. A życzę wam tego, żebyście właśnie znaleźli ten moment zatrzymania się i właśnie zastanowienia się nad przyszłością i zweryfikowania, czy na pewno to, co dziś robicie, pomaga w realizacji celów. Jeżeli tak, to super, keep going i trzymam mocno kciuki. Jeśli jednak nie, to może to jest właśnie ten moment, żeby coś z tym zrobić i poszukać rozwiązań na to, żeby po prostu wpłynąć na jeszcze lepszą przyszłość. I tym podsumowaniem żegnamy się z wami. Dzięki serdeczne za to, że byliście z nami. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Szach i mat, bardzo dziękuję.